вечірнє продовження всієї цієї історії з гонками. Ух ти, йомаю, як вони ганяють. Громко. В общем, ребят, ми зрозуміли, що це все-таки не виставка гонок. Вони все-таки ганяють тут. Десь ганяють. Ну, дуже красиві, прикольні. Це тут поляки вже розвернулись, тут понаставили шатрів. В общем, дуже цікаво. Дуже цікаво. І завтра буде зранку, мабуть, продовження цієї всієї історії. Прикольні машинки. Смотри, що літає. О, дрон літає. Ге-ге. Людей багато. Так, щось там на сцені твориться. Ось ми подивимося. Там чи вже нагороди, чи що? Нормально так. Мам, все літає. Так, так. Там, мабуть, вже нагороди якісь. Зараз ми подивимося. Ковська Кароліна. Класа również Pro 2S Renault Clio. Dobry Państwo, Maćku, u Was to zawsze te uśmiechy tak emanują. No zawsze, bo w końcu coś widzę. Co? Maszynki zajeżdżają na scenę. Sporo dziur widziałem, także chyba jest Damon jutro, żeby ich nie widzieć i jechać szybciej. Chłop w szoku jest, słuchajcie, dziury widzi. No, na drodze. Wcześniej inne też widziałem, ale na drodze teraz zacząłem widzieć. Dobrze, powiedz mi nastawienie pozytywne przed dniem jutrzejszym? Tak, jak najbardziej. No auto po przeglądzie, wszystko gotowe, sprawne. Będziemy gonili Andrzeja na pewno, bo jedzie przed nami. Nas organizator bardzo wysoko rozstawił, za to dziękujemy. No i będzie pilnowali tyłu, tam z tyłu też mocna stawka za nami. Także nowa kasa Pro 2, troszkę odmłodzona od tych szybkich potworków. Myślę, że będzie fajnie. Słuchajcie, pilotka ma trzy naklejki do rozdania. Może rzuć je w tłum, rzuć w tłum! Poszły. O, tam dziewczyna za rolą. Do zobaczenia jutro. Mówi, że podobno widzi. Słuchajcie, kolejna załoga z numerem 48. Powracająca na trasy Tarmac Masters. Grabowicz Marcin, Wojnat Paweł. Opel Astra. Chodź. Wiele przygód, wiele wyrzeczeń. I w końcu udało się. Tak, jesteśmy. I tylko tyle? No, super, no, trochę dziurawo, bardzo szybko, no, będziemy walczyć jutro. Nie składasz broni? Nie, nigdy. I trzymam za to kciuki, żeby interview wszystko zagrało. Interwiu wadzicieli biorą, interwiu. Nie, dziękuję, no i damy z siebie wszystko. Ugończykom. Pozdrawiam wszystkich kibiców, dziękujemy za wsparcie. Tak jest, gorące pozdrowienia dla kibiców. Fortuna Robert i Harczuk Tomasz. Jak to Opel musiał zadymić się? U was też tak będzie? Nie, dlaczego? Spokojnie. Wy delikatnie, tak? No delikatnie dzisiaj spieszymy. A może faktycznie może on w dieslu ma, tak? Pilot podpowiada. To macie szansę, chociaż on może momentem pojechać. On będzie grubo. Panowie, jak u was atmosfera? No, no dobra, poszliśmy klasę wyżej, więc teraz zero, pierwszy sezon, to zobaczymy jak pójdzie. Ja tobie pokażę. Czyli jutro będzie dobra zabawa. Miejmy nadzieję, że tak. Do zobaczenia i życzę wam tej zabawy. Winiarski Paweł, winiarska Daria, również Opel Astra, małżeństwo od lat ze sobą, od lat w rajdach. Prawie problem. O matko. Nie. Nie, nie jesteście, nie broń Boże, wszystko jest okej. Nie, wszystko z wyboru, nie pasowało to nic, nie, na nowszy model. Mówimy o aucie. Tak, oczywiście, jak najbardziej. I to mi się podoba. Paweł, jutro rajd się zaczyna tak naprawdę już na grubo. Jesteś gotowy? Słuchaj, jakbyś mnie zapytał tydzień temu, to moim planem było wrócić się do pierwszej piątki w naszej klasie. Mocno, nie, widząc kolegów, ale już się dowiedziałem, że mocno przepracowali zimę, więc nie ma sensu. Chcemy być na mecie. Ale obiecuję kibicom, że na chłopie może się liczyć na to, że żółty Chiquita będzie latał. Także Chiquita będzie w locie i trzymamy kciuki. Załoga z numerem 51. Dąbrowicki Karol i Kędzierski Adam. Również Astra. Słuchajcie, to auto kiedyś było moim marzeniem. Wystartować w jakimś rajdzie Astrą. Przepiękne auto. Cześć. Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym. Auto jest no, super. Na pewno. Jest wielu fanów Astry. Zresztą widzieliśmy na liście zgłoszeniowej, że akurat na tych zawodach trochę obrodził Astra. Tak jest, fajne auto, fajnie się prowadzi. A powiedz mi, jak ty się czujesz prowadząc to auto? Również wspaniale.
czyli jutro będzie szybko. Będziesz podgryzał Pawła i resztę? Mam nadzieję, aczkolwiek na założenie jest takie, pierwsza runda i jesteśmy rozprostować kości tak naprawdę w tym sezonie. Jak większość. Tak jest, zatem trzymam kciuki za prawą nogę, żeby była wyprostowana. Dzięki wielkie. ...52. Andrzej Marek i Andrzej Natalia. Renault Clio 3. Dzień dobry Państwu, Marku, witaj. Cześć Paweł. Jak u Ciebie nastawienie? Tak wszystkich dzisiaj o to pytam, bo to wiesz, pierwsza runda, każdy głodny. No dokładnie, my też jesteśmy głodni jeżdżenia, musimy się rozgrzać, jeździć, rozjeździć. Mega trasy, mega organizacja, jak zwykle zresztą. Jesteśmy tu, cieszymy się bardzo, że jesteśmy z Wami. Będzie latany na hopie? Oczywiście, że tak. A jak oceniasz te dziurawe fragmenty, bo tam też będzie co robić? Ogień. O, i to jest dobra odpowiedź. Tego oczekiwałem. Dziękuję. 53. Roszkowski, Mateusz Cinque Dante. Witajcie, panowie. Witam ciebie. Jakie nastawienie u was i czy wszystko już w furze gra? Czy wszystko opis, czy skrupulatnie zrobione? Pierwszy raz wero i będziemy sobie testować auto. No to już dłuższe odcinki, prawda? Coś trzeba zmienić. Idziemy w stronę rozwoju. Będziemy. Bawcie się dobrze. Dziękujemy, hej. Liszka Maciej i Liszka Dariusz. Honda Type-R. Zobaczymy, jak w tym sezonie będzie wyglądać jazda. W ubiegłym jeździli mniejszym autem, ale wariaty, słuchaj, samochody. Ale łatwiej się prowadzi, co? No zdecydowanie, w zakrętach jest bardziej przewidywalny. Powiedz publiczności, czym wcześniej jeździłeś, bo to było bardzo mocne, pomimo że mało, bardzo mocne. Fiatem Cinquecento. Bardzo szybki kierowca, szybkie ręce i tempo było zacne, więc myślę, że tutaj przeniesiesz na to auto. Mam nadzieję, że nawet podniesiemy to tempo. Zobaczymy, co się uda. No na to liczę. Dziękuję, do zobaczenia. Feruga Mateusz i Szeja Marcin. Drodzy Państwo, kiedyś usłyszałem, bo chyba słyszycie, jak ten silnik pracuje, że tu mamy diesla i nie z uwagi na to, że taniej. Po prostu mało se to pali, rychlo se to jedzie. Tak, widzę, że hasło się samochodu, ale jak już hasło się zostajemy w tym samym. Diesel teraz droższy. Słuchaj, nie możesz zmienić tego auta, bo ja sobie na ścianie to, wiesz, gwoździem wyryłem to hasło, tak mi się spodobało, więc ja remontu nie zamierzam na razie robić. Jakie nastawienie? Jak zawsze, pozytywne. I co, cenne kilometry, uczymy się cały czas. Także. I na mecie być przede wszystkim, bo to najważniejsze. A zatem będę czekał na mecie. Dziękuję i do zobaczenia. Załoga z numerem 56. Kokoszka Mateusz, Szwed Łukasz, Peugeot 206. Mateusz, jak u Ciebie nastawienie, to tak u Ciebie jedziesz. Jedziesz u siebie, można by powiedzieć, prawda? No właśnie, okaże się, czy dobrze, bo to jest jakaś presja, nie? Oj, powiem Ci, ja w życiu jechałem u siebie jeden rajd i jest taka presja, że błędów można tak nawalić, że... No trzeba będzie się skupić, odcinki są trudne, zobaczymy. Dużo ciekawo. Yeah.
Мама, а самое интересное, кто им управляет? А? Кем? Дрон. Да там дядя стоит внизу. Внизу. Wszyscy głodni jazdy, każdy chce jechać już, ale jeszcze trzeba gdzie powiedzieć, być nie masz. Hubert? No, Meki chce iść, a my idziemy. Mama, my już dłoń weź nie mać.